To jest ciekawe. Nikt w Polsce nie wie, jakich warunków wymagają anubiasy. To jest Heterophylla from Singapore, tak zwany. Trochę się różni od Heterophylla kwiatami. To jest Gigantea jeszcze młody. Były wystawione na aukcjach przez jakiś miesiąc, później jakiś miesiąc w sklepie. Stąd taki marny wygląd. Wcześniej rosły w takim dużym florarium w szklarence. Chyba nikt poza samym producentem nie wie, jak to uprawiać, jakich to warunków wymaga. Ludzie to kupują do akwarium, gdzie one tam 2-3 miesiące porosną, 20 cm urosną i padają. No ja jestem zmuszony się ich pozbyć, z uwagi na brak miejsca. Przezimować to nie mają szans, ale może trochę przetrzymają. Jest pewien jeden sekret uprawy. Liście muszą być koniecznie ponad wodą. I dość zacienione stanowisko.